grupka jest taka fajna. Fajna, szanuję opaków, bo wiek Chrystusowy razy 4 chyba mają. Każdy z nich. Nie, razy 2 na pewno. I był instruktaż o zerkaniu na obrotomierz. Jak to diesel ma obrotów tyle? Samolot kupujemy oczywiście, a benzyna raczej powinna mieć nieco więcej. Chociaż zdania były podzielone w tym momencie, bo cholera, nie będzie to wyczytali, ale tak im wyszło z obliczeń biały fajny. Są taki osrany, przepraszam. O, przepraszam, pazurem swoim czarnym. To chciał life'a długiego. Może być bez siedzeń. Z dziurą w fotelu ktoś chciał? No, ja myślę. Ten Beetle Cabrio. Widzu marzył, żeby takiego mieć za 1500, ale to się nie uda raczej za 1500. Taki Beetle w Cabrio, proszę. A to jest biuro chyba szeryfa, bo tu widzę są... To jest biuro, ja? To jest prywat, okej. Cuferkaufen, ja? Bo widzę 1000 kluczy w środku, to oni mają biura swoje w tych autach. Akurat śmieszne, bo rzadko spotykane rzeczy. Mówi Alikowi, że piękna farba. Chyba z Mazdy 5. Kolor zdjęty. Bo wyczesana, co? Oczywiście jest na chłopaków namiar. RS komuś w fajnym kolorze. Nie chcecie, to nie, ale ma panoramę. Ma na siedzeniu koc dla szacunku skóry. Co ma jeszcze? 2 litry w dieslu. I pan Alik osobiście tyłem. Oczywiście są Neymary, namiary, nie Neymary. Co ja gadam. Insignia Blaue. 2014 Baujahr. 14 rok, 14 Baujahr. Und kostet? Kostet 5,7. 5,700. Kilometr viel? Nein, 230, 40. 230, 240. Insignia. What is Audi? S-Line. S-Line Audi. Panorama. Tausendschlüssel. Automat, kilometr? 230, 260. S-Line. Und Preis? Preis 8800, pan Alik mówi. Und Suzuki? Suzuki. Sprzedany, verkauft. O, że tak się, schöne farba. Firma Arfir. Brown 4x4. O, jak ładnie. Ja. Winoje. Verkaufen billiger, 7, 7, 2. Price good, best. Price is best. Beste price, ja. Beste price. Xenon, LED, firma Arfir. Und verkauft, ja. Ja. Muss. Niektóre Aliki się właśnie obciachują, że u nich nagrywa, ma pan Alik, jeden, drugi, piąty. Zaprasza wręcz, żeby sobie pooglądać, ponagrywać. Powie, sprzeda, zamieni. Kawę zrobi. A kurwa, banan, przepraszam. Banan to nie wszystko. Kawę zrobi, powie głupiać z panem Romkiem. W140. Tak bardzo osrana. Siódemka. Również ptak nie miał litości. Dlaczego ptaki nie miał litości nad klasyką? Jest jakiś motor? Piątka, nie siódemka. Co mnie tak zmyliło tą przednią lampą? S280. Tam jest, że osrana. Jak malowana, jak tu jest. A tu bida, dlatego 280 motor. Bo szału nie robi na wypasie. Kolejna grupa moich twardzieli kolegów sprzedawców w cieniu siedzi. Oni, że są nauczeni siedzenia w słońcu, bo są Libańczykami. Po prostu mam ciepło, kuźwa, całe życie. Fajne. Na lampce 18 roczek.
Jak lampka z tyłu, no też wzorowo. No też wzorowo. Tadeuszkę nie oddają. Nie mam się co łudzić. Zmierzałem do A5 na radarze, ale nie wiem jak się to skończy, bo jest w szmacianych fotelach, ale przynajmniej sportowych, niezwykłych stołkach. Ale ma klimę na dwie strefy, na którą większość z Was ubolewa. Panie, ja bym chciał tanio, ale siedmiostrefową. No właśnie. I tu powstaje problem. Rodzą się pytania, a końca placu nie widać. Wiem, czyje to jest. Z tego przeniesionego placu wiem, czyje to jest. Poznaję po autach. Już tam się skradam. Niczym szpieg karamba. A tu Alik jeszcze wygospodarował, pod czereśnią wygospodarował na 7 samochodów miejsce. Ciekawe. Widać, że Alik kosił, oby kamień nie poszedł w prawe przednie drzwi po jasny hu gwint. Piękna okolica. Że co, że oryginał, że ja? Że oryginał? Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.